Hej, cześć, na wam wszystkim, Liskat to Jewo, a my bierzemy się za rozprawienie z dzikim Gonem. Więc pogadajmy z Lambertem i bierzmy się do roboty, bo tutaj nie ma na co czekać, trzeba się brać do pracy. Dziki Gon nie będzie czekał. Zawahał się jakby Geralt. Jest Yen na posterunku. Eskal ćwiczy. Vesemir, przepraszam, ostrzy miecz, przygotowuje się, skupia. Triss też czeka. A my? Wiemy, że już przychodzi. Nadchodzi Gon. Widzimy, jak się zmienia pogoda. No to show must go on, baby. Nadchodzi Eredin. Jego wojska. Kurde. Zaczęło się. Do lasu. Już. Let's go! Spokojnie. No i jedzie. Kto to był? To był ten, jak on się nazywa? O Boże. Leto! W ogóle ty. Zaczęło się. Każdy robi. Trochę mała taka półka w sumie. Wow! Kurde, no i co zrobi Ciri? Holy shit! No dawaj, dawaj Triss! Ian, dawajcie dziewczyny! That us. Dobra, udało się jej postawić zaporę. I co teraz? I co teraz? Uzupełniony miks do wykrzywania, dobra. I co teraz? Po wszystkim będę musiał pogratulować Yennefer. To zaklęcie, to naprawdę było coś. No i jeszcze niewidzialność. Ogary mogą cię wywęszyć. Staraj się do nich nie zbliżać. I pamiętaj, że w czasie walki będziesz widoczny. On zawsze tyle gada? Tylko jeśli jest zdenerwowany. Swoją drogą dobra robota z tymi petardami. Celuj dokładnie w portal. Nie mam już więcej dwimerytu. Yennefer mówiła, że znak Irden też może zamknąć szczelinę. Są tu. Chodźmy się przywitać. No, siema. Powoli. Lepiej jeszcze chwilę zostać w ukryciu. I dać Triss okazję, żeby się wykazała. Marigold potrafi wyczarować coś więcej niż motylki? Zaraz zobaczysz. Następnym razem daj mi w łeb, zanim zdenerwuje Marigold. Dobra. Spokojnie, na spokojnie wszystko, na spokojnie. Bo pójdźmy do tego tutaj. Portalu. Wilcze doły Rosza. Dobrze się składa.
Dobrze to się składa, że do nich nie wpalić. No pozabijajmy ich tam, będziemy się pierdzielić. Nieźle. No. No chodź tu. No, chodź tu, wojowniku gonu. Nienawidzę portali. No i giń. Jeszcze raz. On będzie miał wrażliwe nogi? Nie, nie będą wrażliwe nogi. Dobrze. Z niego nic już nie wydropi. Ja bym chciał pozbierać coś tych ogarów, bo to zawsze coś. Miecz wojownika dzikiego gonu. Zobaczmy, co to jest w ogóle. Erpcz. To proszę tak. Derpcz. Co to jest? Pancerz kawalerii. Nie. W tym wyglądamy bardziej epicko. Jeszcze tylko chcę to. Mizokrawków. Nioch. Blacha, dobra. Dobra. Zjedzmy sobie trochę jeszcze. Rzućmy Quena na wszystkiego. Jeżeli nam nie wierzył, to nie wierzył. Dobra, pozabijajmy. Oni w ogóle się nie spodziewa. Ten w ogóle nie wiedział, że umarł. LOL. Dobra, na spokojnie. Kurwa, nie to chciałem zrobić. Nie to miałem na myśli! Dobra. Zamknięty portal, to jest najważniejsze w tym momencie. I gin! Wojowniku gonu! No chodź tu. Ogarzę. Zamknij się. Nie mogę teraz. Nie mogę się ten. Ale to słabe. Chyba zamknięte portale. No i teraz wybijmy ich. To myślę, że nie będzie jakiś wielki Albo będzie problem. Patrz tam, przegrupowują się. Widzisz dowódcę? Nazywa się Imnerit. Pamiętam go z czasów, gdy podróżowałem z Dzikim Gorem. Psiak. O kuźwa. Niewidzialność schodzi. Spróbujemy go zabić? Nie ryzykujmy. Mięczak. No. Zabić samego Imericha? Imerifa? Imerita? Co z Merigold? Zaraza. Chwila, moment. A co jest Triss? Kolejny level. Boże, kobieto, siedź w tym zamku, jak ci dobrze. Miałeś czekać wewnątrz. Nie mogę cały czas się ukrywać. Muszę stawić im czoła. O Boże. Natychmiast wracaj! Nie! Geralt dał sygnał z lasu, a Triss nie rzuciła zaklęcia. Jak refleć do niej! No to teraz będziemy grali Triss... Tym... O, siemaneczku, ziomeczku. Zoltan! Jak na niego wskoczył? Haha, dupel szans. Bosko. Ciri, uważaj na siebie. No chodź tu, garzy, no. No. Dobra, teraz...
Wejdź na dach. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Zginiesz? Dziękuję. Tego już nie ma. Ten gościu z tego gonu w ogóle nie wie, co się dzieje. Zaraz zdechnie. W chuj. Jestem gotowa! Jakie katapulty. Bożem. Przebił go na wylot. Co nie, to nie był imię drift. Fuck. No dawaj, 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 baby. Boże, Tri, zbójnij te swoje dwa rude kłaki, kobiety. Ja się z nimi tu tłukę, a na nic. Leto wziął się do roboty w końcu z łaski swojej. Następni przyłażą. Ach, ten taniec wiedźmiński. Ta walka jest jak taniec, naprawdę. A gdzie jest Leto? Tak swoją drogą. O, wpierdol! Bitches! Jak pofrunęli, panie! Solidny wpierdol. No i się znalazł Leto. I Merit. Ale zbroję ma fajną. To trzeba przyznać. I to będziemy teraz konno spieprzać. Wróć do Kermoren. Zawiedź zaraz dotrze do twierdzy. Szybciej pozna. Schowajmy mu miecz. Nie zatrzymujmy się. Ale przynajmniej możemy przy okazji możemy zginąć. Dobrze, Jezu! Kurwa, wszędzie wybuch, eksplozje. Dziwki, kanapki z bazylią. No jedźżesz, płotka. Shit, man. Jakie tu levele nam przy... Oddział zbliża się od strony lasu. Musimy zamknąć bramę. Zaraz przedostaną się do środka. Tak, tak, tak. Dostań się na mury Kermoren, dobra. Krytyk. Dobra, on się powinni poradzić z nim. Ten Geralt taki wyluzowany. Kłennika sobie rzucę. No już lezę. Płoń, skurwysynu! No, chodź wojowniku dzikiego zgonu. Ciebie już nie ma. Jezu! No, może w końcu by tak łaski swojej zabił go. Dobra. To po tym skoczę. No nie wierzę. Leto, zajmij się nim. Ja nie mam czasu na pierdoły. No lezę po nią, Vesemir, lezę. Widzisz, że to jest takie wszędzie proste? Dobra, przekopmy się przez nim. Przebijmy się po prostu. Boże, czy ja wszystko zawsze muszę robić sam? Czy ja zawsze wszystko muszę robić sam? Dobra, użyjmy to. No? O, chuja ci do ta, frajerze.
ziomuś! Ziomuś! Uuu, dej! No i się Keira uaktywniła! Chyba trochę jej tam... Dzięki za pomoc. Nie poradziłbyś sobie bez mnie, prawda? Dobra. Co teraz? Co teraz? Musimy się wycofać! Yennefer słabnie! Dobra, dobra, wracajmy. Do środkowego. Słyszę, słyszę to wszystko z Wesemirze. Uwaga! Balista, jebut! Dziwko. No. No. Pokonaj przeciwników przy głównej bramie. No dobra. O kurwa, za to się zapali, za to... Jak... Nie zginąłem! Nie! No nie! Po prostu kurwa, no nie! No nie! Fuck. Mam pomysł. No halo, ładu... A, to się nie chce załadować, dobra. Giń. Użyjmy bardziej tradycyjnych metod. O kurwa, zaraz wybuchnie. No. On sobie respi życie, jaki to jest zjebaniec. Dobra. Ale ja zawsze chętnie jakieś eliksirki przyjmę. Dobra. Na dziedziniec mówisz. Kłonnik musi siąść. No giń! Kurwa, za Tiri! Skurwysyny! Ja jestem jakimś szale bojowym. Oczywiście, że to nic nie dało. No nie, zginąłem znowu! Shit! Shit! Shit, po prostu shit! Shit! Boże, uzdycham jak idiota. Bum, 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 bum. Dobra, zabijmy ich szybko. Zwięźle. Dobra, tego nie ma. Ogara też już nie ma. Odwrót! Do bramy i na dziedziniec! Kurwa, ani chwili za wcześnie. Wracaj na pozycję. No. Powinno go dojebać i to srogo. Dobra. Dziki zgon. Giń. Skurwy. Synu. Jebany. No zginiesz w końcu. Tak. Bardziej. Boże, ile tych ogarów tu jest. No i wojownik. No i oczywiście musimy dupnąć. Dobra. Jeszcze tu został. Jeden gościu. Jest on z pieprzem, bo zresztą to zabije, nie? Trzeba sprawdzić przejście na główny dziedziniec. Dobra. Jezus Maria! Ciakrek, umawialiśmy się, że otworzy tę bramę. Jeżeli tego nie zrobił, to znaczy... Poradzi sobie. Najpierw musimy pomóc Triss. Oczywiście. Teraz gdzie? Przedaż się do Triss. Tutaj? Nie. Naokoło. Oczywiście, kurwa, że naokoło. I pewnie teraz
No oczywiście, że musi być ich tutaj pierdyliard. No oczywiście. Oczywiście, bo inaczej być nie może. Dobra, Ogara już nie ma. No. Jezu, ile tu jest trupów. Zajmijmy się tym Ogarem. Wykończmy skurwysyna. Albo dobra, może być tym gościu z dzikiego zgonu. Za dziko ty zginiesz. Ogarze. Dobra. Co my ci wojownicy myślę, że są bardziej dojebani. No to po prostu zwykli przeciwnicy. Wszystko w porządku? Dziękuję. Gdyby nie wy, byłoby krucho. Musieliśmy się wycofać. Próbowali wejść przez główną bramę i następnym razem im się uda. Co ze Skellem? Musimy się wycofać! No! Ma kłopoty! Idę do niego! Pamiętaj o kamieniu, który ci dałam! No pamiętam, pamiętam! Dobra! Czyżby sam? Nie, Eredin? Nie, to jest chyba ich nawigator. Czy Eredin? Nie, nie wiem w sumie. Nawigator. Ale tutaj wiedźmiński amulet szaleje. No, no. Panie. Co, odpuścił? Nie, nie odpuścił sobie. No, Eskel. O Jezus, ale wpierdol. To jest nieuczciwy ziomek. No, no. To ma być uczciwa walka? Złamał rękę chyba, albo żebra. Shit! No? Siemaneczko, ziomeczku! Pierdol! Raz! Widzisz? Też tak potrafię. Czyżby sam Eredin? No nie pozwalają jej zabić. No jest czterech i dwoje. Dwie sztuki na łba. Nie, jednego już nie ma. Drugiego też. Trzeciego nie ma. Tam co to ta koza tu robi? Dobra. Ratujesz mi dupę, ale zdaje się, że mi. O! Siema! Siemaneczko, ziomeczku. Jaki ja mu daję. Jaki kryt siad, panie! Nie bierz ich do siebie, tylko po prostu walcz. Dziękuję. Nie ma za co. Musimy otworzyć im bramę. No. No. Siema. No i teraz, raz, dwa, trzy, no. Tego już nie ma. Dołączy do swoich kolegów ze zgonu. Taka impreza, że wszyscy zgonują. A Garym? Musimy otworzyć im bramę. Otwórz bramę. Gdzie jest brama? Nie, kuźwa, tu. Otwórzmy bramę. Boże, ja tu nic nie widzę. Eskel otworzył bramę. Możemy się wycofać. Odwrót. Fall back, baby, fall back. Ten bieg jest swoim. Teraz to już bez znaczenia. Jaka zadowolona bioderka. Przechodzą przez szczeliny.
Bomby dwimerytowe. Więcej znajdziecie w skrzyniach pod murami. Dobra, trzeba pozamykać szczeliny wobec tego. Musimy pozamykać portale, inaczej zginiemy. No. Zamknij portale. Boże, gdzie oni są? Jaki tu jest pierdol? Srogi, gdzie jestem? Tu jest portal. Boże, Hjalmar! Szlaken, motherfucker! Nadchodzą od strony wyłomu Savonii! No Boże, umrzesz w końcu! Gdzie są bomby dwimerytowe? Nie to chcę! Giniesz w końcu? Dobra, zginął. Oła. Dobra, no. Zginąłeś? W końcu dziękuję. A poczekaj, jeszcze trochę życie. Dobra, w sumie tutaj nie ma czasu. Dobra, nie ma. Oła. Ile mam czekać? Zginąłeś, dziękuję. Dobra, przebijmy się teraz tam. Czekając tutaj. Nie mogę przeskoczyć, Boże. Mur ich zatrzymał! Dobra, zamknięty portal. Ile tu jest tych ogarów, Chryste! Dobra. Przekopi się przez nie. Jak kurwa przekupujesz się zawsze przez swoją dziwkę 3 razy wieczorem. Nie ma już ciebie. Nie ma po prostu. Giń. Chyba ja tyle trupów co ja tutaj zrobiłem. O kurwa. Zgiń! Dobra. Okej. Szybko, narzędzie partnerskie do naprawienia. O taki wpierdol jaki tutaj zerwały te. Gdzie są te bomby dwimerytowe? Gdzie? Podnieś. Tu. Już lezę, Triss! Jestem! Boże, ile tu się dzieje rzeczy na raz! Panie! Jeden już nie ma siły. Co, Eredin? Czy Imerich? Czy Imerit? Kto wejdzie? Widzę nawigatora. Ogary. Zamrożonego Geralta. Oj, chyba obaj. Oj, kurwa, chyba obaj. Chodź. Oj, chyba obaj.
Musimy... Fuck, Vesemir! Jest i... O, Imerit i Ederin, obaj! No, walcz z nim! Wiem, że jest prawie bez... Ale ma tarczę zajebistą, trzeba... No i... Vesemir! Au, nie! Vesemir! Nie! Zobaczyliśmy twarz! Wy ludzie jesteście tacy niepraktyczni. Ciekawe. Ty coś z humanoidem w sumie? Ciri nie! No co ona robi? Zabraniam ci się narażać. Zawsze byłaś krnąbrnym dzieckiem. Uwielbiałem cię za to. On ma sztylet jeszcze. O tak! Skręcił mu kark. Jakie ciężkie zbroje oni mają, naprawdę potężny pancerz. Się wkurwiła Cyrilla. Nie, to nie jest dobry pomysł, panowie. To nie jest dobry pomysł, ona jest wkurwiona. No, mówiłem? Jest wściekła. Nawet sam Ederin się denerwuje. Głowa mu pęka. I Merit i Navigator też już mają dość. Portal uciekają w popłochu. Skurwibonki. Ten na siłę próbuje się do niej dojść. Zginie? Nie. Pieprzeni nawigatorzy. Boże, jak to jest moc. Matko, kochano. Przecież ona rozpieprzy to wszystko. Avallach. Quiet, unsem, sen mord. Uspokoił ją chyba. Shit, man. To się porobiło? To się porobiło? Słuchajcie, no masakra. To się naprawdę porobiło.
Yennefer nie chce na to patrzeć. W sumie to był dla niej jak dziadek. Kurde, bela kaczka. Masakra. Czyści ten miecz chyba, przeczyszcza go przynajmniej. To jest jego miecz. Ja nie zdążyłam mu pomóc. To nie twoja wina. Nie powinnam była uciekać do Kaer Morhen. Powinnaś. Avalach jest słaby, ale żyje. Triss opatruje pozostałych. Prawie zabiłam was wszystkich. Nie gorzej niż dziki gon. Tak. Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi. Nie, Geralt. Gdyby nie ja, Gon nigdy nie trafiłby do Kaer Morhen. Musimy przygotować pogrzeb Vesemira. Chodźcie. Nie wiem, co powiedzieć. Autentycznie. Dlatego, że Vesemir jako ojciec Geralta, dziadek Ciri, można by tak powiedzieć. Najstarszy z Wiedźminów, których znamy. Masakra. Stał trzech Wiedźminów ze Szkoły Wilka. Jeden ze Szkoły Żmii, na pewno. Czyli Eskel, Geralt i Lambert to są wilki, a ze Żmii to jest Leto z Gulety. Ale... masakra po prostu. Nie wiadomo, jak się do takich rzeczy odnieść. W sumie. Po prostu pomilczę. Popatrzmy. Nie obwinaj się. Żaden Wiedźmin nie zmarł dotąd na własnym łóżku. Nie wiesz, jak to jest widzieć, jak umiera ktoś, kogo kochasz, przez ciebie. Wszyscy wiedzieliśmy, na co się piszemy. Tak. I uratowaliście mnie. Na jak długo? Tydzień? Miesiąc? Ukryjemy cię. Zatrzemy ślady. Nie. Nie będę już uciekać. Oho!
Aha. A Wallach. Dla tych, którzy zostali, śmierć nigdy nie powinna być ważniejsza niż życie. Pożegnajcie przyjaciela. Gdy skończycie, musimy się naradzić. Jednak wiedzący to skurwysyny. Masakra. Słuchajcie, masakra. Czy mogę z nim porozmawiać? Mogę z każdym, pogadajmy. O czym myślisz? Przegadajmy sytuację. Nie wyobrażam sobie Kaer Morhen bez Vesemira. Wkrótce ruszam w doliny, a potem znajdę inne miejsce na zimowanie. To jedyny dom, jaki kiedykolwiek mieliśmy. Zostań. Nie, Geralt. To miejsce jest martwe od dawna. Najwyższy czas się z tym pogodzić. Niekoniecznie. Okej. Okay. Pogadajmy z Ves i Roshem. Wszystko w porządku? Teraz mogę powiedzieć, że przeżyłem już wszystko. Ja dotąd nie wierzę w to, co widziałam. Jak się mogę wdzięczyć? Narażaliście dla mnie życie. Jak mogę wam się odwdzięczyć? Coś wymyślimy, prawda? Wymyślimy. Co zamierzacie? Trzeba wracać pod Nowigrad na następną wojnę. Gdybyś za nami zatęsknił, będziemy w obozie. Okej. Pogodowałem się. Ciężko. Ale udało się. Dziękuję za pomoc. Proszę. Pytajmy go, co zamierza. Co teraz zamierzasz? Pewnie spróbuję przedostać się przez góry, na wschód. Co potem? Zobaczymy. Bywaj. Nie chciałbym Leto u siebie. Gadajmy sobie za wszystko, co zrobiłaś dla mnie i dla ciebie. Szczerze? Gdybym wiedziała, co będzie się tu działo, nigdy nie zawróciłabym do Kaer Morhen. No proszę. Cieszę się, że mogłam pomóc, ale wyjeżdżam, jak tylko Lambert poczuje się lepiej. Jedziecie razem? Mam pewien pomysł, ale do jego realizacji potrzebuję pomocy Wiedźmina. Lambert zgodził się na współpracę. Powodzenia. Jeszcze raz dziękuję. Teraz jesteśmy kwita. Kaera nie jest zbyt wdzięczną postacią, naprawdę. Możemy pogadać? O co chodzi? No tak, może zapytajmy. Jak się trzymasz? Uwielbiam takie pytania, jak się trzymam. Chujowo się trzymam, Geralt, i dobrze o tym wiesz. Wiedziałem, że staruszek nie będzie żył wiecznie. Nawet już powiedziałem Eskelowi, że jak przyjdzie co do czego, ja biorę jego miecz. Wiesz, dobrze mi leży w ręku. Ale Vesemir zasługiwał na lepszą śmierć, a zginął zgnieciony jak wesz. Prawdę powiedział. Pomścimy go. Czarno to widzę. Bywaj. Na razie. Trzymaj się. Ciężkie są takie rozmowy, słuchajcie, ciężkie. Pogadajmy się z Zoltanem i zostanie nam... Przyszedłeś sprawdzić, jak się czuję. Dziękuję, nie najgorzej. To dobrze. Przykro mi z powodu Vesemira. Wiem, że był ci bliski. Bardzo, jak ojciec. Był. Dzięki. Słuchaj, nie chcę ci się wtrącać między wódkę a zakąskę. Nie zrozum mnie źle. Pomogę wam, cokolwiek uradzicie, ale moim zdaniem teraz trzeba kontratakować. Musimy odnaleźć Gon, Redina i dojechać ich, jak byk jałówkę. Ma trochę racji. Niestety to nie takie proste. Nam będzie trudno ich znaleźć, a oni mogą odszukać i zaskoczyć nas z łatwością. To jest, wybacz, Geralt, pitolenie człowieka, który nie może otrząsnąć się po porażce. Prześpij się albo golnij sobie, przede wszystkim zaś weź się w garść i przemyśl sprawę. Trochę ma racji w sumie. Przemyślę. Dobra, został jeszcze nam Hjalmar i Myszowór. Jesteś. Przykro mi z powodu Vesemira.
Dziękuję za pomoc. Dumnan Krayt. Nigdy nie spłaciłem dług. Wracasz prosto na Art Skellig. Nie ma co zwlekać. Wojna z czarnymi nie zaczeka. Tak jest. Wiesz, że zawsze możesz na mnie liczyć. Wiem i dziękuję. Dług urodzin Ankrayt jest spory i na pewno nie zakończę. Dziewczyna jest moją wychowanicą. Starzy ludzie żyją tylko po to, żeby pomagać młodym. Myszowór. Wiesz, że to jeszcze nie koniec. Wiem. Cokolwiek planujesz robić dalej, pamiętaj, że na Skellige zawsze znajdziesz wsparcie. We mnie, w Krachu i jego dzieciach. Będę o tym pamiętał. Dziękuję, tak. Będę o tym pamiętał. Podoglądam jeszcze rannych, ale niedługo będę musiał wracać. Zostawię wam trochę lekarstw. Bywaj w zdrowiu, myszoworze. Do zobaczenia. Okej, przegadaliśmy ze wszystkimi. Idźmy to obgadać, zobaczmy co ono... Ale najpierw rozdajmy te punkty umiejętności, które tutaj mamy. Dobra, co my tu mamy? Co to jest? Żeby jest atak. Każda akcja defensywna, to nie. To też nie, to jakiś taki mech. Zwiększę sobie jeszcze bardziej tolerancję na XC. Słuchajcie, 29 level już, 30 prawie wybity. Zirael ma wielką moc. Dlaczego nikt nie uczył jej sprawowania nad nią kontroli? Wyobraź sobie, że ktoś jednak ją uczył. Jak widać, bez skutku. Ktoś tu się denerwuje. Nie mieliśmy okazji porozmawiać. Dziękuję za pomoc i za to, że opiekowałeś się Ciri. Później będzie czas na podziękowania. Teraz musimy zabrać stąd Zirael i ukryć ją. A potem zgromadzić większe siły. Do Kaer Morhen przybyli wszyscy, na których mogliśmy liczyć. Prawda. Dlatego trzeba poprosić o pomoc wrogów. Najlepszą bronią przeciw Gonowi jest magia, więc potrzebujemy czarodziejek. Mistrzyń magii. Masz na myśli Lorze? Najpierw tak porozmawiajmy. Większość członkiń Loży albo nie żyje, albo się ukrywa. Filipa Eilhart, Margarita Lozontil i Fringilla Vigo prawdopodobnie wciąż żyją. A Francesca i Ida? Myślisz, że się zgodzą? Myślę, że musimy je przekonać. Wolisz sama porozmawiać z Keirą? Chyba tak będzie lepiej. Nie przepadają ze sobą. O Boże, nie mamy chyba wyjścia w sumie. Nie ufam Lorze, ale chyba nie mamy innego wyjścia. Rzeczywiście nie mamy. Zawarłam porozumienie z cesarzem. W zamian za pomoc członkinie Loży dostaną amnestię i schronienie na terytorium Nilfgaardu. To będzie nasza karta przetargowa. Triss, chcę wyruszyć na poszukiwanie czarodziejek jeszcze dzisiaj. Pomożesz mi? Oczywiście. Mam nawet pomysł, jak zacząć. O! Znowu zaczynacie układać plany i nikt mnie nie pyta o zdanie. Mam tego dosyć. Nie dam się nigdzie wywieźć jak tobołek. Nie chcę siedzieć z założonymi rękami. Mam dosyć czekania i ukrywania się. To jest dobre pytanie, co wybrać. Bo jednak z jednej strony... powinniśmy wziąć sprawy w swoje ręce, ale z drugiej strony ona nadal tutaj, no jednak my jesteśmy w defensywie, nie? Jednak my jesteśmy w defensywie i no nie wiem, kurczę, muszę pomyśleć chwileczkę. Z jednej strony... z jednej strony jest tak, że... my walczymy... Jezu, nie wiem, naprawdę nie wiem, kurczę.
Zróbmy tak. Masz rację. Udowodniłeś, że potrafisz o siebie zadbać. Łatwiej poklepać kogoś po ramieniu z myślą, że jakoś to będzie, niż stawić czoła prawdzie. Zirael ma wielką moc, której nie potrafi kontrolować. Stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych. Dopóki nie nauczy się panowania nad sobą, powinna pozostać w izolacji. Po pierwsze, gówno prawda, a po drugie, jeśli już mówisz o odwadze, to zwracaj się bezpośrednio do mnie, a nie do Geralta. Na razie. Pójdę za nią. Lepiej za nią pójdę. Zaczekaj, dziewczyna potrzebuje czasu. Trzeba pozwolić jej przejść przez żałobę. Potem jak najszybciej powinna rozpocząć trening panowania nad zdolnościami. Czy te nauki naprawdę są konieczne? Widziałeś, co zrobiła. Może być większym zagrożeniem niż Gon. Kurde. Dobrze. Zostaniemy jeszcze trochę w twierdzy. Potem dołączymy do ciebie i Triss w Nowigradzie. Spotkamy się u Jaskra. Chodź, Jen. Im wcześniej wyruszymy, tym lepiej. Do zobaczenia. Strasznie interesujący motyw. Strasznie interesujący motyw, bo jakby zbliżamy się powoli do chyba do końca całej historii powiedzianej w podstawowej wersji gry. A Boże. Kilka dni później. No i mamy 30 level. Ale to nie działa, rozumiesz? Zniechęciłaś się po 8 próbach. To ile razy mam próbować? Tyle, ile będzie trzeba. Ale nic mi nie wychodzi. Potem do tego wrócimy. No chyba my przejmiemy tę inicjatywę. W sumie, tak patrzę. A hadłem też ci na początku nie wychodziło. O, Geralt, proszę cię. Wahadło przy tym to był spacerek. Zresztą nie o to chodzi. A o co? No więc w czym rzecz? Avalach mówi, że póki nie przestanę myśleć o bitwie, nic z tego nie wyjdzie. Ale tak się składa, że jakoś nie w głowie mi małe kotki i budyń waniliowy. Powiedz, jak ty to robisz? Co? Że choćby nie wiem, co się działo, zawsze potrafisz się zabrać do kupy. To zróbmy. Jest pewna stara metoda. Nauczył mnie jej Vesemir, a jego nauczył Barmin. Wyprowadzisz mnie w góry i każesz pić napar z szaleju? Mniej mi. Dawna metoda z keligijskich druidów. Zawsze działa. Hej! No, jakie to słodkie. Czekaj, pożałujesz! To zawsze pomaga. Hej! Oszukuję! Mięczak! Jeszcze zobaczymy! No czekam! Przegrasz z Krytesem! Nie powiedziałbym. Nie powiedziałbym. Skąd mogę zebrać śnieżki? Halo? Śnieżka. No Ciri. Jezu, on jest szybka. Gdzie ona jest? No. Trafił? No nie, panie. To jest nie fair. No, no. Bo to jest w sumie trochę śmieszne. Dlatego, że my jakbyśmy chcieli mieli mordować, tak zachowujemy. No. Chiri, chiri.
ładny żołnierz. Oła! To bolało, baby. Czekaj, wycelujmy jebut! Dobra, połowę. No nie wiem, czyli. No wychylcie. Raz. Ops. No. Jeszcze raz musimy pójść, będziemy się przy założeniu, że trafię w ogóle. Kajona jest. No. I musi siąść 3 na 3 teraz. Boże, jakie to jest śmieszne w sumie ta minigierka. Oczywiście nie trafiłem, bo po co trafić? Dobra, jeszcze tylko raz. Czy ona się zrespi? Tam, okej. Jebut! No nie! Dobra, trafiona, zabita. Miałeś rację. To naprawdę działa. Dzięki. Zawsze do usług. Co teraz? Zobaczę, gdzie jest nasz ulubiony wiedzący. No, od razu sobie laseczka poprawiła humorek. My też sobie w sumie trochę poprawiliśmy nastrój, trzeba przyznać. To trzeba przyznać, że my też sobie poprawiliśmy humor tym. A kto to? Geralt! Geralt! Wstawaj! Co? Co się dzieje? Wstawaj, musimy ruszać. Konie już osiodłane. Ciri, ledwo świta. Dokąd chcesz jechać? Do Velen. Za parę dni na Łysej Górze będzie sabat czarownic. Hmm. A wiesz, kto jest gościem honorowym? Nie wiem, oświeć mnie. Imlarit. Uuu. Nie ma okazji, żeby go dopaść. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy? Chcę pomścić Vesemira. Sabat to idealna okazja. Imlarit będzie wśród swoich. Pijany i rozbawiony. Nie będzie się spodziewał ciosu. Czekaj. Skąd wiesz o sabacie? Skąd o tym wszystkim wiesz? O sabacie i o Imlericie. Avalach opowiadał mi o tych, którzy nas ścigają. Twierdzi, że wiedza daje przewagę. Chodź, pogadamy po drodze. Dobra. Prowadź. Jedźmy do Velen. Lejmy na cesarza. Wyjebane mam na tego gościa. Nie chciał mi pomóc. Myślisz, że jestem jego kurwa pachołkiem? W drogę. Że co, kurwa? Ja będę do niego skakał na karku? W Kermoren, która nieomal zakończyła się śmiercią wszystkich obrońców, Ciri zaczęła myśleć o zemście na dowódcach Dzikiego Gonu. Pewnej nocy obudziła Geralta i przekonała go do wyprawy do Velen. Ciri wiedziała, że na szczycie Łysej Góry spotka Imlarita. Postanowiła go zabić. No i dobra robota, Cirillo. Dobra robota. Pięć dni później. Okej. No i wróciliśmy do Velen. Słyszałam, jak we Wrońcach rozmawiali o tym miejscu. Ard Serbin, dom pań lasu. Chłopi bali się tego miejsca, a baron uważał, że panie lasu są bajką dla niegrzecznych dzieci. Swoją drogą, ciekawe co u niego.
Odnalazł żonę i wyjechali gdzieś daleko. Z Anną nie było zbyt dobrze. Mhm. Szkoda. Ruszajmy. Bierzmy się, co mamy do zrobienia. Musimy wejść na szczyt góry i znaleźć Imlarita. Okej, słuchajcie. W tym miejscu kończymy odcinek. Tylko rozdamy jeszcze ten jeden punkt dzięki umiejętności, który nam wskoczył za 30 level. Na co by tu... O, na co by tutaj wydać? Strumień ognia. Zawsze to lepszy mieć dojebane moce. Mogę zrobić teraz tutaj tak. Tu wrzucić jakieś zielone coś. Aha, nie mam zielonego cuda. Okej. Okej. To mogę wrzucić. Aha, okej, to jest tutaj. No dobra. Spoko. Nie ma najmniejszego problemu, dziejaszku. Co my tu mamy? Więcej tego, więcej tego. O, rytm bojowy. Dobra, słuchajcie. Pójdziemy na pewno w żywotność. I tym miejscu, słuchajcie, skończmy. To ja rozdałem w ogóle ten punkt umiejętności? Rozdałem, dobra. No i cóż, moi drodzy, kończmy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następne przygody Geralta już w kolejnych produkcjach. Wbijajcie na fanpage, wbijajcie na grupę i trzymajcie się, moi drodzy. Na razie, cześć.